Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę Speedrana. Gram na 10 minut, komentuję ruchy, komentuję plany. Zaczynaliśmy z rankingu 400, teraz jest obecnie niecałe 1400, walczymy dalej, gramy, lecimy z tematem. Dziękuję z góry za wszystkie komentarze, za łapki w górę, zachęcam do tego. To nic nie kosztuje, a, mi, a mnie motywuje i pomaga wypozycjonować troszeczkę filmy na YouTube. Dzięki za to. Mamy ruchę 4, więc zagrajmy posunięcie C5. Troszeczkę tutaj podgłośnie ruchy. No i jak zwykle, goniec C4. Jeszcze na tym etapie widzę, że najczęściej ten ruch się pojawia. Nie jest to najlepsze posunięcie. To znaczy, nie jest to jakiś karygodny błąd. To też powtarzam. Ale ten ruch pomaga czarnym w przyszłości zagrać na przykład ruch D5. Teraz białe zagrały inną konfigurację, D4. No to to jest myślę, że bardzo dobre czarnymi, dlatego że wychodzę sobie z koczkiem i spokojnie atakuję Hetmana. No ten Hetman na E3. Ok, jakby zagrał na C3, to spotkałby się z zgoniec B4. W porządku. Tutaj zrobimy taką pułapkę, to znaczy pułapkę. Zachęcimy przeciwnika do tego, żeby zagrał ruch E5. Potem po tym posunięciu mogę dać szacha. No właśnie, zobaczcie, jest. Mogę dać szacha tutaj i. Wziąć tego pionka, mogę też zagrać z koczkiem tutaj, i też wziąć tego pionka z tempem. Wszystko działa z tempem, zastanowię się tylko jeszcze, czym zrobić. Czy hetmanem pójść tutaj, czy z koczkiem? Myślę głośno, myślę głośno. Wydaje mi się, że wejdę hetmanem, wymienię hetmany i będę spróbował grać spokojniej. Bez hetmanów, z pionkiem więcej po debiucie, gra powinna się fajnie uspokoić, wyciszyć, powiedzmy, ustabilizować. Dobra, przeciwnik nie chce wymiany hetmanów, więc go do tego yy, zmusimy, grając gońcem na c5. Chodzi o to, że jak on nam wybije tutaj, my wybijamy, atakujemy stępem gońca. Też trzeba uważać na skoczka b5, ale wtedy już możemy zrobić albo roszadę, albo jeszcze przed tym zagrać posunięcie a6. Myślę, że to są równorzędne posunięcia. Goniec jak pójdzie tutaj, to też nie miałby przyszłości. Lepiej, właśnie, zagrał przeciwnik. Zagrał tutaj gońcem. Teraz się zastanawiam, czy taki ruch nie wchodzi z atakiem bezpośrednim. Ale nie, ja nie chcę tak kombinować, bo tutaj zawsze skoczek H3, Myślę, że większego sensu to nie ma. Po prostu zrobię rozszadę. I problemy znikają. Posunięcie F4. Ale teraz już przeciwnik nie zachęcił do tego ruchu. Teraz już konkretnie możemy sobie podziałać. Dokładnie tutaj grozi zagranie. A jeżeli skoczek h to ok. Zawsze mam skoczek E3. Nie muszę tam od razu grać. Mogę sobie spokojnie poczekać. Zagram sobie no właśnie b 6, żeby gońca wprowadzić. E, tu dostanę strzał. No dobra, dostanę to zawsze F5, D5. Dobra, gramy B6, żeby zagrać tu gońcem. A poza tym, po takim ruchu, zawsze mógłbym od razu gońcem zagrać. Dobra, gramy goniec B7 i nasze figury, yy, czarne figury już świetnie grają, świetnie działają, świetnie uderzają. W, na przykład w punkt G2, słabość mamy tutaj. Goniec pilnuje bardzo fajnie też na diagonali, skoczek aktywny. Pionek więcej, tylko się cieszyć, przeciwnik grał dosyć szybko w debiucie, może ta niecierpliwość też działa w jakimś stopniu. No to to jest podstawka, oczywiście to biorę bez mrugnięcia okiem. Mogę też wziąć kolejnego pionka, nie muszę tego robić. Jak wezmę tego pionka, to skoczek zagra mi tutaj, utrudni wyjście skoczkiem, ale zawsze mam H5 skoczek. Mogę to zrobić w zasadzie, nie ma przeciwwskazań chyba. Nie jest to konieczne oczywiście, bo już mam yy, jakość więcej, ale dlaczego mam nie sprzątać dalej? Jeżeli przeciwnik na to pozwala, w porządku, f5, jakiś taki ruch się pewnie szykuje. Ja wrócę mimo wszystko skoczkiem, żeby mieć aktywnego skoczka bardziej tutaj w centrum i wybiję pionkiem z f do centrum, przy okazji otwierając wieżę. Więc ta siła tutaj się zrobiła większa. I jeszcze wstawię sobie kolejną wieżę do akcji, wieżę na c8, żeby tutaj jednak sobie troszeczkę podziałać, żeby ta wieża nie była bezrobotna w tym momencie. Taki ruch grozi, e, dobra, grozi, grozi, grozi. E, liczę teraz taki wariant, goniec e4 z atakiem na c2. Tylko jeszcze tak, e, to będzie dobry ruch, tylko muszę rozważyć, jeszcze skoczek desza jeszcze nie działa. Wtedy odbijam tutaj, e, król idzie tylko w tę stronę, żeby bronić gońca. I goniec może zagrać tutaj. Dobra, wszystko się zgadza, proste liczenie chyba. Goniec c2, oczywiście może być ruch c4. Tak też się dzieje, teraz skoczek grozi. E, mogę też D5 zagrać? Zagramy D5, podważymy. Nawet jak skoczek zagra na D6, to się tego nie boimy. Tak nie mogę, bo tracę tu albo tu. No więc chyba prostym rozwiązaniem będzie wieża D8. Gram tutaj, żeby mieć już otwartą linię, bo on na pewno zbije mi skoczka. Dokładnie tak się dzieje, więc na linii C już y, nie chciało mi się zostać. Bo nie było takiej potrzeby Tutaj jakieś ataki No to E3 myślę, że z takim planem Tutaj żeby wybić pionkiem ewentualnie Dobra Tutaj wieża, no zagrała wieża Miała prawo Tak się zastanawiam teraz nad tym ruchem Bo jak skoczek zbije Zbije wieża Tego pionka muszę podważyć A nie no, chyba nie ma jeszcze takiej potrzeby. Zagram sobie e5. Ograniczę gońca. Nieco skoczka. Skoczek chociaż tędy przechodzi. Dobra. Ale to daje kolejne możliwości. Tutaj oczywiście grożą widły. Trzeba uważać. Więc wieża f2. Idę aktywnie na pionka. Na drugiego pionka. Więc też nie muszę się czasami śpieszyć z wygrywaniem na siłę. Czy szukaniem Opcji, które doprowadzają np. mipionka do pola przemiany, nie ma takiej potrzeby. Tu, co tu wziąć? Tego czy tego? No to już wiecie co? Nie wiem, w sumie. Nie no, wezmę chyba tego najpierw, żeby mieć jednak dwa wolne tupiony. Jak tu będzie wymiana, to oczywiście wymieniamy. I chyba najprościej, no mogę też tak zagrać. Zagram tak, słuchajcie, oddam pionka, wezmę tutaj, będę groził matem. Dlaczego by nie? Grozimy prostym matem na G1. Jasne, no to teraz chyba prostą wymianę zrobimy. Matem już nie chcę grozić, chcę szybko wymienić figury. No, myślę, że na tym etapie to każdy z nas tutaj sobie spokojnie już poradzi. Ta, przy tak dużej przewadze, plan jest prosty, wymienić wieżę i maszerować pionkami do pola przemiany. Nawet tutaj mogę uprościć i zbić, ale nie mam takiej potrzeby, nie muszę tego robić, bo zawsze jak król zbije, może jakąś tam kontrę złapie, ale to też jest proste liczenie, bo te pionki są zbyt szybkie. No dobra, dla treningu po prostu zbiję, niech tak będzie. Chociaż nie ma takiej potrzeby, mógłbym po prostu iść i tak pionkiem. Idę pionkiem, ale też nie za szybko, muszę policzyć, te pionki mogą się złączyć. Oczywiście jak one się łączą, to król ich na pewno nie dopadnie. I podchodzę swoim królem po prostu. Pionek zbije tego, to ten ucieka. Dokładnie, podchodzę królem. Pewnie taki ruch nastąpi. A jeżeli nie, to król podejdzie tędy. A jak nie, to tędy. Prosta rzecz. A cieszy. Ok, no to tutaj przeciwnik już wypuścił mi pionkę, więc z tego korzystamy. Dobra, jest zwycięstwo. Lecimy dalej. 1374 zagrajmy posunięcie A, E4 tym razem. C5. No dobra. Skoczek F3. Zobaczymy, jaki wariant nastąpi. Dobra. No. Skoczek C6. No to D4, klasycznie. Bijemy pionka w centrum. Normalna sprawa teoria D6. OK. Grajmy normalnie, wyprowadzimy kolejną figurę. Przez G6 przeciwnik będzie grał. No dobrze, gramy goniec E3, wzmocnimy tutaj sobie skoczka, hetman D2, aby tutaj próbować zrobić długą roszadę. Wymiana w ogóle na D4 wszystkiego do końca byłaby na pewno OK dla białych. F3, żeby bronić pionka, a nie wpuścić skoczka tutaj. Szybka roszada, długa, co pozwoli nam na pewno na aktywną grę tutaj w środku. Teraz widzę taki fajny myk pod tytułem skoczek bije C6BC i E5. Wykorzystując baterię silnych tutaj ciężkich figur, więc tak zrobimy. Do końca nie wiem, czy to jest ok, bo po tym ruchu skoczek może zagrać, ale zawsze mogę przytrzymać to zagrając piankiem na F4. Też zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. To może też troszeczkę tutaj dolać oliwy do ognia, bo pozycja może się zaostrzyć, bo się otworzy goniec wieża na b8 się może zaoczyć no nie są to moje pozycje powiem szczerze więc się tak super w nich nie orientuję ale przeciwnik gra skoczkiem jeżeli ktoś je gra często to na pewno się trochę orientuje dobra bijemy pionka pewnie goniec zagra na e6 tutaj wieża będzie broniona bardzo dobry ruch czarnymi tu muszę przyznać i w sumie też muszę trochę uważać jakby nie było wracam hetmanem żeby pilnować a5 pola tutaj oczywiście bicie pionka będzie możliwe Hetman tutaj ciśnie, dobra. Chyba muszę tak zagrać, a w ogóle nie, nie muszę tak zagrać. Mogę zagrać B3, B3, żeby Hetman mi nie uderzał w króla i żeby goniec mi nie uderzał. Ok, to teraz zagramy sobie tu końcem. Jak wymienimy czarnopolaka, to w ogóle będzie pozycja e, bezpieczniejsza. Przede wszystkim białymi, Bo goniec czarnopolowy to jednak jest e, niezły wariat w takich, e, w takich domkach. Dobrze, przeciwnik idzie ostro na nas. No na razie wymienimy sami. E, I teraz zastanawiam się nad ruchem A4, tylko że taki ruch jeszcze jest brany pod uwagę. Bicie na B3, bicie. Hetman zbije i mogą być kłopoty. Król będzie bardzo odsłonięty, więc to raczej nie wchodzi w grę. Trzeba jakoś mądrzej zagrać. Hmm, zastanawiam się teraz. Hetman C3, albo w ogóle może król B2. Z drugiej jednak strony, jak zagram A4 i on mi zbije tu, to nie wiem, czy niedobre będzie goniec na B5. Nie, nie będzie, bo wierzę C8. To jednak nie jest takie proste. Trafił nam się zawodnik, który wie, o co chodzi w pozycji, względnie się orientuje i to przynosi już niezły opór w tej kwestii, w tej pozycji. Mi brakuje wyprowadzenia wieży i jakiegoś i gońca na jakąś taką optymalną pozycję. Dlatego y, zastanawiam się, cały czas się zastanawiam. Muszę Hetman E3, żeby tu przypilnować nieco, tu naciskać tylko, czy to mi coś da. Pójdzie taki ruch, nie do końca mi się to podoba. Nawet bardzo mi się to nie podoba. Jeszcze raz liczę A4. Y, goniec, jeszcze raz chwila. A4, goniec bije, bije i Hetman bije. I grozi wejście wieżami, niestety. Nie obronię się przed tym. No nie, nie obronię się, nie ma szans. Te wieże wchodzą bardzo szybko na linię B i na linię C. Jeszcze w ogóle chyba taki ruch jest możliwy. Ale jak on wybije, ja, ja zepsuję sobie pionki. Ale to może być w sumie jakaś tam koncepcja. Ten piątek będzie szedł, chociaż i tak mi pozycja czarnych się bardziej podoba w tym momencie. No to jest tak, jak się człowiek nie orientuje w debiutach swoich, których nie gra, to się gra o wiele ciężej na pewno. Tutaj się przyznaje bez bicia. Kwestia też oczywiście treningu, przejrzenia dużo partii na ten temat na, w danej pozycji. Dobra, ale jakieś ruchy trzeba wykonać. Jeszcze tak się zastanawiam nad tym, posunąć mam, to wtedy on mi tu trzaśnie. Cały czas biorę pod uwagę te bicie. A może C4 w ogóle? O! To jest myśl. Słuchajcie, gramy C4. Czyli blokujemy tutaj przeciwnika. Jeżeli mi zagra tak. To chyba Hetman C3. Ojej, tak zagrał gościu. To nie jest dla niego dobre posunięcie. Mógł lepiej według mnie, a 4 od razu mógł zagrać. Zagram. Królem na B2, bo jeżeli on mi zagra tak, to ja tu, B4, jeżeli on mi zagra tu, tu bym zagrał od razu A3. Yy, a jeżeli zbija, no to chyba źle zbił, bo gram tak. Albo wierzą od razu. Ale chyba tutaj. Z opcją związania. Jeżeli wieżą zagra, to ja tutaj drugą wieżą jeszcze zagram. gram drugą wieżą, wzmacniam i teraz grozi wybicie na c4 czyli przeciwnik się trochę skusił na to ale cały czas uważam, że miał bardzo dobrą grę, bardzo dobrą wręcz rewelacyjną czarnymi no dobrze, no i tutaj sobie już chyba teraz poradzę bo nawet jak będzie taki ruch to król odchodzi na czarne pole do rogu bo jakbym odszedł tutaj to byłby szach OK, goniec zbił tutaj, więc oddanie jakości, takie trochę mniejsze zło. Ale też fajnie zagrał, bo tu mi zbija. Poczekajcie, bo teraz, jak ja zbiję tu, on tu, ja odejdę wieżą, on zbije mi tego, ale to nie, to biały mi tak się opłaca. Muszę, muszę wziąć wieżę, bo jeszcze się zastanawiam nad wybiciem tutaj. Wieża tutaj, tutaj. No i chociaż jednego pionka wezmę. Bo te pionki mogłyby być bardzo, bardzo groźne. Tu jest wolniak, on też robi karierę. Obronił. Yy, obronił, proszę, proszę. No dobrze, tego mogę wziąć, ale tego nie chcę brać. Wolę jednak obronić swojego pionka F3. Ten goniec wtedy jest troszeczkę wyłączony z gry. I teraz mam opcję dosyć łatwe królem. Królem, żeby wziąć pionka. I iść pionkiem w ogóle, żeby nie brać tego pionka teraz. Tylko żeby iść pionkiem, a król będzie za nim podążał bardzo szybko, w razie czego. Poza tym, już tutaj jak taki ruch groził, no właśnie, wieża D2, no to lecimy sobie z tematem i lecimy pionkiem, bo prawdopodobnie chciał zagrać tu, ale no to, no to idziemy tak. Jeżeli goniec zbija, to ja zbijam tego gońca, wieża zbija, ja zbijam tu i pionek bardzo szybko dochodzi. No tak, bijemy. To jest kwestia tylko przeliczenia wieżówki. Tutaj zbijam i idę sobie szybko pionki. Ok, ale gość ogarniał, naprawdę fajnie ogarniał. Podobało mi się, jak na ten poziom, na ten ranking, który tutaj miał, to grał bardzo dobrze. E4, no to festiwal dzisiaj obrony sycylijskiej w takim razie. Dobrze, zagrajmy sobie E3, E6. 4 na razie klasycznie, no widzę że już debiuty pojawiają się na dobrym poziomie w tym momencie, bardzo dobrze, skoczek na C6 tradycyjnie, goniec B5 chyba ruch nietrafiony, tutaj zagram sobie spokojnie skoczkiem na F6, dlatego, że bicie tu na C6 dla mnie nie ma żadnego znaczenia strachu, goniec B5 jak wybije to białe po prostu oddadzą parę gońców bez walki, a to nie jest dobry sposób raczej, y, mogę zmusić przeciwnika, aha, zagram sobie tak z planem skoczek na E4, zwiążemy skoczka, dlaczego by nie, chociaż też A6 było na pewno dobre dobra, poszło bicie bijemy pionkiem z B do centrum goniec prawdopodobnie zagra na D3, uroni pionka i wtedy zagramy sobie D5 D5, chociaż ruch E5 jest też ciekawy. A chyba D5. O, tak poszło od razu. A to nie jest dobry wybór. Dlatego, że ja biję gońca, on mi bije tu. Już nawet nie muszę daleko liczyć, bo jak on mi bije tu, nawet ja mogę wybić tak. Ale też mogę wcześniej mu trzasnąć tutaj. Chociaż nie chcę bić skoczka. Yy, dlatego, chcę, dla, dlatego, że chcę zachować yy, czarne pola. Tutaj biję Hetmanem. Mówię o tych czarnych polach głównie D6A7. Dobra, no tu się obronił. Tutaj grozi wzięcie tak. Zagrożę. A w... nie, nie mogę, tak? Tak zagramy. Tak zagramy. Tu będę groził. Jeżeli on mi zbije tu, to ja zbijam tam. On mi odbije, ja zrobię wtedy szybko roszadę. Teraz. Aha, matem nie groże. Dobra. Zrobię roszadę. Jeżeli on zbije, ja zbiję. O, tak. Aha, ja nie mam Hetman G5 Bo Hetman będzie broń. Zagram najpierw na pułapkę Na mata Prosta pułapka matowa Znaczy ja tego pionka nie musiałem też oddawać Żeby była jasność, mogłem go sobie przytrzymać Spokojnie Ale wolałem go jednak oddać Tutaj teraz daję szacha No właśnie, przeciwnik na to pozwolił, więc daję szacha Mogę tak też zagrać, związać. Yy. Jeszcze się zastanawiam, czy nie grać H5, H4, H3, żeby spróbować rozbić temu wszystko. Tak, w zasadzie, można grać. Znaczy, można grać wszystko, co sobie wymyślimy. Próbować przynajmniej. I tak zrobię. Pierwsza myśl, myślę, że najlepsza. H5, H4, ten pionek zawsze będzie taki, pion, takim pionkiem, yy, no, który. Może troszeczkę przeciwnika wybić z rytmu, troszkę podszczypywać, że tak powiem. Dobra, jest goniec, tutaj jakieś rzeczy będą się chciały dziać pewnie. Idziemy H4 dalej, Chcę zagrać do końca tutaj pionkiem na H3. A jak on zagra H3, to się pojawi kolejna słabość tutaj na G3. Czy To wykorzystamy? Nie wiem. E, zobaczymy, bo jeszcze mogę tak zagrać, tego skoczka wygonić. Ono właśnie. Zagram teraz D5. To w ogóle... Aha, groziło wzięcie piątka na D7. <laughs> nawet na to nie nawet tego nie, nie zwróciłem na to uwagę. Uwagi. E, uwagi. E, więc no dobra, gramy D5, gramy sobie normalnie w szachy. Goniec dobrze zagrał, dobrze on tutaj to wymyślił. Bardzo dobrze to wymyślił obronnie, ale myślę, że zagram po prostu wieża C8. No, W figury też trzeba wprowadzać. Tu się na tego pionka nastawię i tego skoczka będę chciał stąd wypędzić. Bo teraz pewnie mogę tak jakoś próbować. Albo A6. Jeżeli skoczek tutaj, to wybije. Dobra, on się broni. Dobrze gra. Dobrze gra i trzeba mu to oddać. Ale teraz zagram sobie F6. Odejdzie gonić i zagram sobie E5. Ten pionek jest broniony. Skoczek nie będzie miał. A spryciula. Też ciekawie, trzeba przyznać. Wymusza mi bicie. No dobra. Wybijam. Skoczek wybiję i zagram wieża C7. Bronię gońca. Jeżeli wybiję, oceniam, że ta sytuacja z ciężkimi figurami jest lepsza czarnymi. Dlaczego? Dlatego, że mam wolne linie B i C. Ale jak nie wymieni tu mnie atakuje on naprawdę gra sprytnie, tylko że mam nadzieję, że nie przewidział jednej rzeczy że ja tego skoczka będę chciał złapać gram gońcem, pilnując tego pionka w następnym ruchu sobie zaplanuję wieża D8 i po prostu ch będę chciał tego skoczka zbić ale on jeszcze tu będzie miał bronę ajajajaj, poczekajcie to nie, to nie robi się takie łatwe może coś inaczej tego skoczka złapać. Może zagrać potem wieżą na B8, że niby chce wziąć pionka. To też jest groźba oczywiście, a tego skoczka potem przechwycić tędy. O, to już będzie lepsza opcja. To już widzę, że skoczek szuka ucieczki. Sprytnie. Mimo wszystko zagram wieża B8. Żeby celować w piona. Nieco wymusić taki ruch. Niekoniecznie po tym ruchu chcę tego skoczka zbić. No, ale się robi przynajmniej ciekawie, co nie? Tak troszeczkę bardziej typowo, że tak powiem, w partiach. Dobra, poszło tak. Wiecie co? Chyba muszę wziąć tego pionka. Wezmę go. No to jest prosta rzecz, grożę matem na g2. Poza tym wieżą też nie może zagrać. Tu zawsze hetman też pilnuje przy okazji. No tak, bierzemy pionka po prostu. I przeciwnikowi, zobaczcie, też zaj, zajęło czasu troszeczkę, żeby wziąć tego pierka H, który tak naprawdę się tutaj mocno nie przydał. Dajemy matę. Niewidzialny mat. Ok. Lecimy. Dalej. 1373. Gramy sobie E4. Skoczek C6. No to D4. Pewnie D5. Tak jest. No to tutaj. Trochę może zamieszamy. Zagramy skoczkiem. Jeżeli wybije, to ja zagram tak. Skoczek F6 od razu. Dobra, no to co? Mamy silne centrum. Pewnie skoczek E4, tak, znając życie. No to tutaj yy, goniec E3. Jak on wybije, to ja wybiję, będę miał tam opcję na C4, żeby się dobrać do pielka pewnie goniec wyjdzie. Oj! Według mnie źle zagrał. Bo goniec powinien najpierw wyjść przede wszystkim. Teraz mogę zmienić w ogóle koncepcję również gry. To jest taka lepsza obrona francuska białymi. Zdecydowanie. Myślę, że... W ogóle teraz tak, bo on będzie chciał robić rozszadę. No dobra, skoczek na F3. Spinujemy G5, on zrobi roszadę albo jeszcze nie zrobi. Bo teraz dobra, otwieramy się tutaj na przestrzeń. Gramy H4, żeby łapać y, ogromną przestrzeń. Idziemy sobie na H5 pionkiem. Ten pionek spowoduje czasami, że po ruchu G6 będą słabsze pola na G6, chociaż goniec, przepraszam, słabe pola na F6, G5, chociaż goniec jeszcze stoi i tego pilnuje. Ale już można próbować się zahaczać. Generalnie można też tak próbować grać wieżą na H3, wieża G3 tutaj atakować. Takie opcje istnieją. To jest na razie takie budowanie przestrzeni. Zobaczcie, że w centrum przeciwnika nie może zrobić żadnej kontry. On oczywiście może zagrać na przykład skoczkiem na A5 i wyjść tutaj. Jest taka opcja, jest taka możliwość, ale nie musi tak grać, oczywiście. Ja też nie muszę zbijać tego skoczka, ja mogę zawsze też skoczkiem D2 w razie czego się bronić. E, tylko, że on gra na tym skrzydle, a my gramy na drugim skrzydle. Chociaż ten ruch A4 e, zamiast H5 chyba byłby lepszy. Zamiast w tym momencie chyba trzeba było zagrać A4. Aby zrobić sporządek z tym pionkiem, bo musiał wierzać B8. To zawsze trochę lepiej wygląda. Pozbywamy się słabości na A2. No ale poszło, już jak poszło. Jest h 5. Co się dzieje tutaj? Rozłączyło przeciwnika. Szkoda, bo takie zwycięstwa to mnie nie interesują bardziej, bardziej po walce, po grze. No ale dobra, no tak, tak, takie są gry już w internecie. Skoczek F3, skoczek C6. Zagrajmy D4. Zobaczymy, jak zareaguje przeciwnik na partię szkocką. Tudzież gambit szkocki. A może pierwszy raz się z takim, z takim ruchem z, zderza? Ale raczej nie. Goniec C4. Chce grać. A właśnie, zobaczcie, H6 mamy. No dobra, to szybka roszada jestem tutaj szczęśliwy już. Jest D6. Bijemy. To w takim razie gambitu nie ma. Gramy sobie normalnie. Centrum figury. Bierze na wolne linie. Nic prostszego. Koniec B3. Spokojnie. Ten skoczek będzie narażony również tutaj na strzał na F4. Więc zagram od razu. Oczywiście tu jest atak na E4. Ale jeszcze mam w zanadrzu skoczka. Więc spokojnie zdążę go wyprowadzić. W ogóle skoczek G4 wygląda ciekawie, groźnie. Ale on tutaj nic nie robi. Absolutnie nic, więc się nie musimy tego obawiać. Chociaż bicie na hadba wygląda tam ciekawie, ale chyba nie działa. Poza tym po takim ruchu też mogę tak zagrać od razu. I tu się będzie wszystko trzymać. No dobra. Jest. Teraz tak, jeszcze raz rozważam, skoczek C3 tu bronię, on mi zbija, tu, tu. Nie zawsze mam skoczka na f czy co ja w ogóle wygaduję i czego ja się boję? Gramy skoczkiem. Nie może być tak, z reguły nie może być tak, że jak wyprowadzam sobie naturalnie figury, gram po ludzku, że tak się wyrażę, to nie może być tak, że przeciwnik zrobi mi zaraz krzywdę w jakiś, w jakiś sposób, prosty. Sposób. No nie ma takiej opcji. Ja sobie tutaj właśnie zobaczcie, Czy mycham skoczkiem? Gram H3. Ten skoczek będzie musiał zagrać tutaj. Ok. I chyba tak. Chociaż z drugiej strony. Z drugiej strony tak nie chcę jeszcze grać. Dlatego, że nie chcę Hetmanów wymienić. To może Hetman E1? Takie sprytne posunięcie, które pozwoli czasami wejść na G3. I atakować z tej strony, albo zagrać E5. I teraz E5 zadziała raczej, bo skoczek z F6 nie ma aktywnej gry. Musi raczej zagrać na D7. Zobaczcie, tutaj te pola są kontrolowane przez białe, i to świadczy o przewadze białych w tym momencie. Jak kontrolujemy pola w centrum, um, mamy przestrzeń, atakujemy, to oczywiście wtedy fajnie partia wychodzi i fajnie się gra. Ale to świadczy właśnie o przewadze, o tym, że przeciwnik gdzieś tam porobił błędy, a my je wykorzystaliśmy i budujemy sobie z małej przewagi coraz większą, coraz większą. Dobra, agresywne posunięcie podszedł pod pionkę, ale to prawdopodobnie wynika z tego, że on chce otworzyć tutaj linię i stwierdził, że nie ma nic do stracenia. Bardzo ciekawe podejście. Ten skoczek stąd zobaczcie też nigdzie nie ucieka, dlatego ja najpierw zagram tutaj. Żeby zlikwidować trochę figur przeciwnika, ewentualnie właśnie tego, tego gońca na e7, który jest y, taką figurą groźną z jednej strony, zdążę tego skoczka zbić, dlatego też jeszcze tego nie robię. Dobra, koniec e6, więc tutaj widzę szereg wymian. Czy zagrać c4? To jest ciekawe. Mogę też tak zagrać król f8. Myślę, że zagrajmy proste szachy. Wymienię trochę figur, po prostu wezmę potem figurę. Wtrącenie. O! Dlatego to, to w sumie nie brałem pod uwagę. Ciekawe. No dobra, ale z drugiej strony jeszcze mam taki ciekawy ruch. I nie zawaham się go użyć. Dlatego, że grożę skoczek G6 z atakiem na wieżę, na hetmana. Przy okazji, bronię skoczka, a grożę też wzięciem gońca. Więc taktycznie tu się chyba spina bardziej u białych w tym momencie. Chyba. No na pewno się spina. Ok, skoczek na G6. Lepszych ruchów nie widzę. On oczywiście może odbić. Odbić Hetmana z jakiejś tam figury. Dobra, tu jakieś szachy mogą grozić. Ja tu nic nie ma. Zbijamy sobie najpierw wieżę. C4 może nastąpić. To po prostu krucha 1. Zobaczcie, że też te pola F2, E3 są bardzo dobrze kontrolowane przez właśnie gońca, wieżę, hetmana. I tu się dlatego niczego nie boimy. A wzięcie wieży, to jest wzięcie wieży. Jeszcze, poza tym on nie może zrobić roszady, coś jest ciekawe, bo jest pole szachowane, a król przez pole szachowane przejść nie może, chcąc zrobić roszadę. No tak, tu się wszystko zgadza. 1413 bardzo fajnie. E, myślę, że już poziom jest ciekawszy, już można trochę lepiej pokomentować. Oczywiście, błędy się zdarzają. Dzięki jeszcze raz za łapki w górę i za, e, za dotrwanie do końca. E, polecam Szechowo.pl. Oczywiście macie 10% zniżki, a ja mam dzięki temu wsparcie od Was. E, świetny sklep zresztą, e, tu już wiele razy wspominałem. Polecam. E, no i cóż. Do następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć.